Ta grupa jest tajną jednostką, która oficjalnie już nie istnieje. Jej członkowie brali udział w niebezpiecznej misji. Oficjalnie nikt tego nie przeżył. Pułkownik i jego ludzie to idealne maszyny do zabijania. Żadnych wyrzutów sumienia. Bojownicy, zdajesz sobie sprawę, że mogą cierpieć osoby cywilne. Nikt i nic nie potrafi powstrzymać tych maszyn. Każdym życiem, które odbierasz, tracisz odrobinę swojego własnego. Gary Busey jako pułkownik Bale, Michael Parr jako jego najlepszy uczeń. Masz żonę? Czy wie, kiedy wrócisz do domu? Czy w ogóle wrócisz? I pierwszy raz na ekranie. Po co nazywać to miłością? Oni chcą tylko się z tobą pieprzyć. Ci dobrzy faceci nie chcą zostawić cię w spokoju. Chce pan powiedzieć, że jeśli nie zdołał ująć pułkownika Bale'a, mam go zabić? Znajdź go. Przyprowadź do nas. Wojownicy, mimo że utracili swoje dusze, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie zaryzykują utraty ich umiejętności. Ze wszystkich powieści przygodowych ta powieść o samotnym mścicielu przyćmiewa pozostałe. Hrabia Monte Cristo.
Nazywam się Edmund Dantes. Dlaczego tu jesteś? Zarzucili mi, że jestem bonapartystą. Zatrzymać go. Ze wszystkich wielkich powieści przygodowych, opowieść o Edmundzie Dantesie jest najbardziej wstrząsająca ze wszystkich. Pomogę ci dojść prawdy. Zdradzonego, uwięzionego, trzyma przy życiu tylko jedno pragnienie. Zemsta. Opowieść o dawnych czasach. Zdrowie hrabiego Monte Cristo. Przysięgam ci, Edmundzie Dantes, dokonasz swojej zemsty. Hrabia Monte Cristo. Opowieść o człowieku, który powrócił z otchłani piekieł, by dokonać zemsty. Świat należy do mnie. Czysta przyjemność. On jest nieobliczalny. Ja bym powiedział, po prostu cieszmy się chwilą. Jest to bardzo ekskluzywny klub. To ten nafciarz, o którym ci mówiłem. Cieszę się, że jesteś. Wszyscy członkowie poprzysięgli absolutną tajemnicę. Ręczę za niego tak. Razem wyruszają na polowanie. Bierzmy go. Jest to dużo większe wyzwanie niż jakikolwiek sport. Potrzebujemy pomocy od kogoś takiego jak ten gość od przetrwania. Bardziej intensywne doznania. Może się jeszcze sprawdzi. To sytuacja alarmowa. Wyjaśnijmy to sobie. Przyjechaliśmy tu polować i zabijać zwierzęta w równej walce. Ale tym razem w życiu nie widziałem takiego głupka. Nazywa się Joga. Gra powinna nazywać się Polowanie rozpoczęte. Jack Mason. I tak wypiłeś już za dużo. Chyba nie chcesz jutro pole. A teraz myśliwi, modlitwa za naszą zwierzynę. Wynośmy się. W tym ich polowaniu jest coś dziwnego. Nie podoba mi się to. Masz złe podejście. Zobaczysz piękno walki na śmierć i życie. Jeśli dotrzesz do cywilizacji, przeżyjesz. Jeśli nie, niech cię Bóg ma w swojej opiece. Spieprzyłeś to. Uwielbiam taką zabawę. Teraz Jack Mason ma tylko jedną szansę, by przeżyć tę najniebezpieczniejszą grę świata. Idę po ciebie, Mason. Zwierzyna musi stać się myśliwym. W tej najbardziej śmiertelnej z gier, którą przeżyć może tylko jeden. Jeśli przeżyje. Rutger Hauer. Tak się kończą podobne zabawy. F. Murray Abraham. Gary Busey. Ice-T. W filmie gra. Directed by Ernest Dickerson.